Radomiakowi kibicuje esuperfood.pl. Radom, ulica Biznesowa 8. Mateusz, przede wszystkim gratulacje, świetny mecz i pewne zwycięstwo nad Pogonią. Przede wszystkim po właśnie wspaniałej pierwszej połowie i twojej oraz Lisandro Semedo bramce. No bardzo się cieszę, że po jakimś tam dłuższym okresie bez goli udało mi się strzelić pierwszego w Ekstraklasie, więc no jestem szczęśliwy, ale jeszcze bardziej cieszę się z tego, że udało nam się tutaj zdobyć 3 punkty, bo graliśmy na bardzo trudnym terenie. Nie chciałbym tutaj przypominać 2 poprzednich meczów, jakie rozegraliśmy, więc cała drużyna zasłużyła na duże gratulacje i duży szacunek. Chwilę o tej twojej bramce, no bo to jest twoja pierwsza, jak wspomniałeś, w Ekstraklasie. Też strzelałeś dla Radomiaka, ale Fortuna pierwszej lidze. No świetne uderzenie, nie miałeś łatwej pozycji, natomiast Klebaniuk pokonany. No zgadza się, gdzieś tam musiałem sobie, że tak powiem, troszkę powalczyć o tą pozycję i mi się udało. No. Gdzieś tam na treningu próbowałem takich zagrań, ze 2 razy mi siadło, więc myślę, że to dzięki treningowi. Podczas meczów w Poznaniu oraz na otwarcie stadionu przy Struga z Krakowią graliśmy dobrze, natomiast zabrakło skuteczności. Dzisiaj była i dobra gra, i właśnie ta skuteczność. No zdecydowanie. Myślę, że tutaj po 2 porażkach każdy był głodny zwycięstwa. Mieliśmy świadomość, że przyjeżdżamy na bardzo trudny teren, ale gdzieś ta nasza determinacja i wola walki, wola do tego, aby dzisiaj zwyciężyć, no była bardzo duża i myślę, że to było głównym czynnikiem tego, że to się udało. Teraz czeka nas mecz z Wartą, drugi po otwarciu stadionu przy Struga. Liczymy więc na kolejne zwycięstwo, no i na gorący doping kibiców z trybun, na po prostu pełny stadion. No zgadza się, myślę, że to będzie podobny mecz, bardzo ciężki. Wiem, że Warta też nie do końca nam zawsze gdzieś tam się działa, więc liczymy na pełny stadion, na wsparcie kibiców i razem możemy wygrać ten mecz. Dzięki bardzo. Radomiakowi kibicuje esuperfood.pl. Radom, ulica Biznesowa 8.